www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 16 października na porannej analizie technicznej. Szybkie ogłoszonko. Zapraszam na grupę po sygnały, materiały szkoleniowe, strategie, live'y na żywo codziennie i inne rzeczy. Tutaj taki ciekawy post od McCury. Udało się wyjść z tej tragicznej pozycji short na lekkim plusie. Jakbym nie był na szkoleniu Krzysztofa, to bym spanikował i byłbym na dużym minusie. Dzięki za wiedzę, Krzysztof. Dzięki McCura za docenienie. Oczywiście to jest to, czego ja uczę tutaj na tych grupowych szkoleniach. I teraz tak, odnośnie grupowych szkoleń to już ich nie będzie, bo dostaję zapytania, czy będą. Na chwilę obecną już nie przewiduję żadnych grupowych szkoleń. Są 3 edycje, ale za to zrobiłem szkolenia te. Można sobie nabyć, tu jest ponad 10 godzin nagrań z tych naszych kursów online, poukładane lekcja po lekcji, także ewentualnie można w ten sposób sobie nabyć całe szkolenie. Niestety już nie będzie to na żywo, ale będzie zapis z tych szkoleń. Oczywiście dostępne na stronie kryptospekulanci.pl. Tutaj z ogłoszeń naszych tutaj grupowych to jeszcze jedna rzecz. W niedzielę temat, co niedzielę mamy jakieś tematy też na live'ie, oprócz analiz, w tygodniu mam analizę, w niedzielę mamy tematy, więc dziś, w tym tygodniu na niedzielę 5 rzeczy, które początkowy trader powinien zrobić na rynku. Tutaj o 20 na live'a na grupie serdecznie zapraszam. No i co? I przechodzimy sobie do Bitcoina, prawda? Więc tak, Bitcoin pokonał naszą strefę podażową, jest ok. Aha, jeszcze jedna rzecz odnośnie grupy. Powstał tutaj taki streamer, który, przepraszam, który nadaje na żywo. Nadaje na żywo z pozycjami do wejścia, ok? Czyli tutaj wczoraj to uruchomiłem. Od rana do wieczora na żywo jest tutaj nadawanie. Można się przyłączyć, trading na żywo. Wczorajsze nasze wejście Bitcoina na pozycję long. To było właśnie tutaj to wejście. Jak widzimy, na dużym plusie, jeżeli chodzi o futuresy. Więc tutaj jak najbardziej udane. Mamy już na tradingu drugą pozycję. Na chwilę obecną, co do Bitcoina. Przechodzimy sobie do Bitcoina, od razu co do Bitcoina. Przebił naszą strefę podażową i to, na co teraz ja osobiście czekam, to jest 64,237, 65 tysięcy. Chciałbym tu widzieć reakcję w dół, korekcyjną. I teraz tak, wczoraj na live'ie o 20 rozmawialiśmy na temat, jak się podłączyć do Bitcoina. Znaczy, w sensie ja mówiłem, jak się będę podłączać do Bitcoina. No i mamy tutaj temat ogarnięty, wiemy, co zrobić. Więc pierwsze nasze przyłączenie będzie się przy pierwszej korekcie, tak? Mamy wymierzoną, gdzie ta korekta może się skończyć. Tam będziemy wchodzić w pozycję. Jeśli Bitcoin będzie rosnął dalej, no to będzie ok. Jeżeli nie, no to będziemy mieć wybitego ewentualnie stop lossa, prawda? Natomiast mamy plan, jak się przyłączyć pod wzrosty kolejny raz na Bitcoinie, prawda? Więc tutaj wczoraj grupowiczem mogłem sobie live o 20 przesłuchać. Tam dokładnie o wszystkim mówiłem, natomiast na YouTubie umieszczę taką informację dopiero jak się wyrysuje szczyt i zobaczymy spadki, wtedy Wam podam tą strefę, gdzie można by się było przyłączać do Bitcoina i gdzie jest taki bezpiecznik, który po wybiciu tego bezpiecznika robi się nieciekawie na Bitcoinie. Okay? Natomiast tutaj jeszcze na razie sobie rośniemy i czekamy na tą strefę tutaj, co się wydarzy. Przechodzę do Waszych komentarzy, szybciutko przechodzę do Waszych komentarzy. Virtual, dzięki za komentarz, bardzo fajny, bardzo świetnie tutaj oceniłeś, dziękuję. Lecimy sobie do jakiejś, dzięki za film, proszę, SLP. Dobra, SLP. O SLP to ja już mówiłem dużo razy na grupie. Trzeba sobie sprawdzić fundamentalnie ten projekt na Twitterze. Czy on żyje, czy on nie żyje, co on robi, prawda? Jeżeli on fundamentalnie żyje, ekipa coś robi, to jest to, myślę, dobre miejsce na zajęcie pozycji hodlowej, ok? Więc tak, jeżeli tutaj podzielimy sobie jedną pozycję na pół,
czyli 50 na 50, no to mamy pierwsze wejście i ewentualnie gdyby spadł niżej, mamy drugie wejście, gdzie nasza pozycja średnia byłaby na takim poziomie, prawda? I z tego poziomu startujemy ewentualnie z hodlem. Natomiast osobiście SLP, jeżeli to żyje, jeżeli z tym projektem jest wszystko w porządku, to wygląda ciekawie. Raczej jest to akumulacja, prawda? Coś takiego jak tutaj, przed wystrzałem, akumulacja przed wystrzałem. No i tu bym się ewentualnie mógł zainteresować. Ja sobie również dorzucę tą monetkę. Już sobie zapisałem. Dorzucę sobie tą monetkę. Nie ma większych spadków. Jest lekki sygnał wzrostowy, więc tutaj bym się zainteresował. Tylko pamiętajcie, hodlowanie to jest proces średnio-długoterminowy, tak? Czyli tutaj przy hodlowaniu ewentualne straty jeszcze mogą być. Tylko przy tych stratach ewentualnych my osobiście dokupujemy, żeby uśrednić cenę, prawda? Więc tutaj trzeba się z tym liczyć. Więc SLP wygląda ciekawie, jeżeli fundamenty również ma dobre. Lecimy dalej. Pozdro, pozdro. Ogólnie dziękuję za komentarze. Motywują mnie, że tak powiem, do nagrywania. Dzięki za analizę, mógłbyś zerknąć na GRT. Mógłbym zerknąć na GRT. GRT, no mamy GRT na grupowym hodlu, że tak powiem. GRT mamy na grupowym hodlu, więc nasze zakupy na GRT były 6570, czyli tutaj na tym dołku, prawda? Pamiętajcie, że na grupie jak jesteście, bo nie wszyscy, wszystkie osoby ogarniają wszystkie działy, bo to jest naprawdę bardzo dużo informacji mamy tutaj, więc pamiętajcie, że na grupie jest kategoria moje pozycje hodl i tam są moje pozycje hodl, które od razu po zakupie wrzucam. To jest kilka sekund po zakupie wrzucam od razu te pozycje. Dużo osób z tego korzysta i dużo osób ze mną tutaj wchodziło na GRT za 6570. Na chwilę obecną jesteśmy na plusie, czy jesteśmy na plusie, no ewidentnie 32% jesteśmy na plusie, więc ja bym radził, ja osobiście sobie 25% wyciągnę z tej pozycji. Poczekam, znaczy poczekam, no dalej poczekam co zrobi, natomiast jeżeli by spadło, przebiło w cholerę, by wszystko, że tak powiem, spadało, no to stop loss na zero, prawda? W razie spadków nie tracimy nic, wychodzimy na zero, a na pocieszenie mamy 25% zysków ewentualnych wyjętych, więc ja bym tutaj, ja osobiście 25% za chwilę sobie wyjmę z tego. Resztę zostawiam, niech sobie to robi, co chce, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o analizę GRT, no to GRT jest przed ważnym momentem, jest tu ważna strefa i jeżeli chciałby GRT rosnąć wyżej, no to musi przebić tą strefę, ok? Nie będę Wam mówić, gdzie się tu ewentualnie podłączyć, bo muszę tu zobaczyć, co się wydarzy z tej strefy. Więc ja, tak mówię, ja tutaj bardziej troszkę robię te analizy pod wejścia bardziej dokładne, tak? Czyli tutaj ogólnie na grupie robimy tak, że mamy jakieś strefy do wejścia i z tych stref musi to wejść. Ale żeby tutaj zrobić wejście na GRT teraz, to ja muszę zobaczyć, co tu się wydarzy. Dopiero ewentualnie będę mógł robić wejście w GRT. Więc na chwilę obecną, jeżeli to pokona, no to mogę powiedzieć tylko tyle, że dalej będzie byczo, prawda? Czyli że tutaj dalej powinien zrobić ABC w górę dla tych spadków, ok? Dla tych całych spadków. ABC w górę, większe odreagowanie. No i tak, dlatego też jesteśmy tutaj w rynku na GRT, prawda? Lecimy sobie dalej do Waszych komentarzy. Lecimy sobie dalej. XDAG. A co to jest XDAG? Nie mam czegoś takiego, więc nie sprawdzę. Być może trzeba by to było gdzieś indziej sprawdzać. Może na Uniswapie. Dzięki za XRP. Spoko. Proszę analizę EOS. EOS, ok. EOS. EOS, jesteśmy również na hodlu w EOSie grupowym. Więc nasze wejście na hodl, zaraz sobie zobaczę zakupy hodl. Więc nasze wejście jest na 4107. Grupowe, czyli praktycznie tutaj na tym dołku, prawda? Na tym dołku żeśmy wchodzili w GRT, znaczy w EOS-a, przepraszam, 15% na plusie. Ok, no ale co dalej z EOS-em? EOS, ogólnie rzecz biorąc, ważna strefa reakcji, możliwe przyłączenie się
po swingu, tylko trzeba uważać, bo tu też jest troszkę wyżej ważna strefa dla EOS-a. I ja bym tutaj ewentualnie też poczekał tak naprawdę z tym przyłączeniem się, no bo też Bitcoin jest w tej sytuacji nie za ciekawej. Więc ogólnie rzecz biorąc, EOS możliwe tutaj przyłączenie, ale trzeba bardzo pilnować tej linii, ok? Bardzo trzeba pilnować tej linii. Akurat tutaj na EOS-ie nie mogę wyznaczyć strefy, z której będzie odreagowanie, bo nie mamy korekty, prawda? Pamiętajcie, że my najwięcej zarabiamy oczywiście na korektach. Więc jeżeli przyjdzie korekta, to wtedy będziemy mieć strefy kolejne do wejścia. Natomiast EOS tak, można by tutaj lekko spróbować swingiem EOS-a rozegrać w górę. To powinien być ruch trójfalowy, wybijający przynajmniej ten wierzchołek. Natomiast pamiętajcie, że rynek posuwa się w ruchach impulsowo-korekcyjnych, więc po wybiciu nie zdziwcie się, jak będzie reakcja jeszcze w dół, prawda? Więc tutaj, tak mówię, swingi są raczej dla doświadczonych graczy. Oczywiście jak grać swingowo też macie na grupie filmik, więc tu bym ewentualnie robił swinga z nadzieją na trzecią falę i ogólnie z dużą nadzieją na średnioterminową trzecią, dużą falę, prawda, w górę. Dobra, no i myślę, że to tyle na chwilę obecną. Dziękuję wszystkim za komentarze. Życzę Wam miłego weekendu, udanych trade'ów i słyszymy się w poniedziałek. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.